ich informacjom i rzetelnej pracy mieliśmy dostęp do prawdziwych informacji. I za to serdecznie dziękuję i redaktorowi naczelnemu, i całej redakcji. W jednym momencie burmistrz mówi, że nie mamy się czym przejmować i martwić, za chwilę mówi, że mamy się ewakuować. A tutaj Nowiny Nyskie podają, że jest ewidentne zagrożenie. Mogłam podjąć realną, świadomą decyzję, kiedy to zrobić. Dziękuję. Piotr Wojtasik z Nowin Nyskich jako pierwszy napisał o realnym zagrożeniu zalania Nysy, którego był pewien. I za to czytelnicy są mu wdzięczni. Ja jeszcze muszę jechać po agregat, bo tam obiecałem jednemu mieszkańcowi, że mu przywiozę. To właśnie niewielkie lokalne redakcje, czy wręcz półamatorskie portale są w czasie klęsk żywiołowych najbliżej ludzi i najszybciej przekazują informacje. Na Facebooku informują cały czas, gdzie co, jak można się dostać, jak przejechać, jak dojechać, gdzie co nabyć i to wszystko, nie? Czyli na przykład takie rzeczy, które apteki są otwarte i tak dalej, to... Też jest, tak, też jest to, pisze, że to, oczywiście, jakie sklepy, no to teraz to jest najważniejsze. Robić. Dzień dobry, słucham. Wyjechaliśmy teraz 3 pojazdy, 2 pełne busy i jeszcze jedna przyczepa duża z towarem. Rozumiem. Także przyczepa jeszcze dochodzi. Czyli tak jak mówiłem na Słowackiego 1, tam do szkoły podstawowej. Dobra, w porządku. 10 lat temu założyłem portal opierający się na działaniach Straży Pożarnej, gdzie po prostu na terenie gminy robimy zdjęcia, co się dzieje tutaj właśnie na gminie. Praktycznie od 3 dni działamy, chodzimy w każdą stronę miasta, pytamy ludzi, czy też coś trzeba pomóc. Była pierwsza informacja, którą dostaliśmy właśnie z tych portali, lokalnych właśnie. Lokalnych portali, tak, super. Że i te zdjęcia super nam dużo dały, także byliśmy na bieżąco, co się dzieje w miejscach, gdzie rzeczywiście no, ta woda napływała. Moglibyśmy podziękować z tego miejsca tym osobom, które faktycznie to wrzucały. No to panie Mariuszu, bo pani tutaj wyraża dużą wdzięczność za waszą pracę. Bardzo, bardzo dziękujemy. To w imieniu swoim, przede wszystkim teściowej, która straciła cały dobytek życia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.